No i co tu po Rolandzie mówić, szanowni państwo? Nie ma co, ale powiem tak. Szanowna pani policjant, szanowni panowie policjanci, drodzy koledzy, bierzemy udział w manifestacji. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie ma państwa Ukraina. Takie państwo nie istnieje. Istnieje banderowska Ukraina. Dzisiaj w internecie przeczytałem, że pan Poroszenko, nielegalnie wybrany prezydent Ukrainy tak zwanej, podjął uchwałę o specjalnym uposażeniu kombatantów ukraińskiej powstańczej armii. Specjalne odznaczenia nowe. Czyli zobaczcie, kiedyś to powiedziałem, przełóżmy to na Niemcy. Wyobraźcie sobie, że Niemcy się odradzają i wyciągają Adolfa Hitlera, bo to dla nich bohater. Jak mamy żyć z takimi Niemcami wtedy, kiedy za naszą granicą pojawiłby się elementarz dla 7-letnich dzieci, dla młodych Niemców pod tytułem Adolf Hitler i ja. Adolf Hitler i ja. A na Ukrainie 7-letnie dzieci mają taki elementarz, który się nazywa Stefan Bandera i ja. A przypomnę szanownym Polakom, co powiedział Stefan Bandera. A powiedział to pan prezydent Czech, pan Zeman, mówiąc do Ukraińców: albo jesteście idiotami i nie znacie własnej historii, albo kłamiecie. Bo Stefan Bandera powiedział: wymordować wszystkich Polaków! I mordowali nas w bestialski sposób. Oszczędzę opisów. Są straszne. Cokolwiek sobie wyobrazimy, to tak właśnie było. Ja tylko przypomnę, żeby dolać tej oliwy do ognia. Główki małych dzieci były przebijane rozżarzonym prętem, a dzieci były nawlekane na stalową, żeby ich szlak trafił. Ja to znam. Mówiła mi o tym moja babcia i moje sąsiadki, i sąsiadki mojej babci. Nie ma przebaczenia. Dopóki Ukraina nie odetnie się od Bandery, jesteśmy śmiertelnymi wrogami. Dlatego, że jeszcze się nie wypełnił ten rachunek. Niemcy za swoje zbrodnie odpowiedzieli na procesie norymberskim. Zadyndali za szyję. Najwięksi naziści. Zadyndali. Ja nie słyszę, żeby banderowcy, oprawcy dyndali na sznurze. Żeby jakaś Norymberga była przeciwko nim. Nie. Nas się ciągle petuje. Oszukuje się nas. Przypomniał Roland. 1 000 000 000 euro pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawiózł na Ukrainę. 1 000 000 000 euro! A szpital dla polskich dzieci, chirurgiczny, specjalistyczny, kosztowałby najwyżej 100 milionów złotych. To jaka to proporcja? Komu dajemy te pieniądze? Oligarchom ukraińskim? Toć przecież ludzie w Donbasie nie chcą być Ukraińcami. Chcą być Rosjanami, bo są Rosjanami. I my Polacy powinniśmy to zrozumieć, bo myśmy przez całe 125 lat nie chcieli być Rosjanami, Niemcami, Austriakami. Chcieliśmy być Polakami. To jest nas święty przyobowiązek popierać tych ludzi, bo racja i prawda jest po ich stronie. Ja przypominam internautom, bo się wszyscy pogodzili. Był prawdziwy prezydent Ukrainy, pan Poroszenko, wybrany w demokratycznych wyborach. On jak nastał, to burzył pomniki banderowskie. Przepędzał banderowców. Janukowicz. Janukowicz. I co? I co? Przepraszam. Mogę się pomylić, bo mnie krew zalewa, jak to słyszę, bo nie mogę, ja nie mogę uwierzyć, że jesteśmy aż tak głupi. Że nasza władza jest tak ślepa. Oni tam jeżdżą na tą Ukrainę, biją czołami pokłony, całują się, obejmują się, wracają, a ci Banderę na flagi. I w każdym mieście jest ulica Bandery, Szuchowicza. We Lwowie są zmieniane tradycyjne nazwy budynków na nazwiska tych banderowców. A to jeszcze nic. Wejdźcie do internetu, zobaczycie SS-manów. Ludzie, wyobrażacie sobie, gdybyśmy się tutaj ubrali w SS-mańskie mundury i stanęli, co by się działo? Jutro cała Europa by to pokazywała 14 razy dziennie. A tam stoją gnoje w SS-mańskich mundurach z SS, Galicjen. Wiecie, kto to byli? To byli najwięksi mordercy i rzeźnicy. I oni sobie tak paradują? Jeśli na to przyzwolimy, to chciałem przypomnieć koleżeństwu, że we Wrocławiu wczoraj radio podało,
Co dziesiąty człowiek na ulicy Wrocławskiej mówi po ukraińsku. I może by to było piękne, gdyby Bandery nie było. Bo to też Słowianie, tak? Może by to było piękne, ale my nie wiemy, kim są ci ludzie. Dlatego, że nikt się od Bandery nie odcina. Czy jest jakaś opozycja ukraińska, która się od Bandery odcina? Pytam się kolegów fachowców. Jest? Nie ma. No to wszystkim to pasi. Pasi im banderowska Ukraina. Cieszą się z tego. A co Polacy? Durnie. Dają kasę. Nacisnąć ich. Dają jeszcze więcej. Mieszkania się im buduje. Czytam w internecie. Nie mogę uwierzyć. Pracodawcy polscy dostają 800 zł do każdego pracownika ukraińskiego. Ludzie, gdzie jest polski rząd? Znaczy nasza młodzież na zapad? Do Australii najlepiej, byle dalej. A tutaj się ściąga Ukraińców, daje im się 800 zł pracodawcom. Pracodawcy, wy za to zapłacicie, bo wy teraz macie krótki, szybki zysk, ale za parę lat, jak ci Ukraińcy obrosną w siłę, to zacisną wam rączkę na waszym gardziołku i powiedzą: dopłacaj przez te wszystkie lata, coś nie dopłacił. Tak będzie, bo stare góralskie przysłowie mówi: kto się chce w dzień wzbogacić, w rok będzie wisiał. Gdzie solidarność narodowa Polski? Ja czytam w internecie, że Ukrainki dostają 500 zł do pierwszego dziecka. O co to chodzi? A może to chodzi o plan Brzezińskiego? Że Ukraina się rozpadnie na Ukrainę Wschodnią i na Galicję. A ta Galicja się połączy z Polską. Pod nową władzą. Z amerykańskimi wojskami. Bez naszej młodzieży, której tu już nie będzie. I kim będziemy? Ukraińcy będą uzbrojeni po zęby, bo wszystkie wróble ćwierkają, że do Polski się broń szmugluje. Co, będziemy się tak bili? My nie mamy tylu jaj, co mają ludzie w Donbasie. Nie umiemy strzelać, nie umiemy walczyć. Jeszcze jeśli ktoś nas obroni, to policja. Ale im współczuję, bo będą musieli stawać w poprzek rozkazów, które będą dostawali od swoich przełożonych. Tak będzie. Grozi to wojną domową. I po to tu jesteśmy. Po to tu jesteśmy, żeby poprzeć ludzi w Donbasie. Brońcie się, nie dajcie się, brońcie się. Bo jak widzimy, niby jest wojna między Rosją a Ukrainą, a wszystkie oligarchy z Rosją handlują. A to bronią, a to surowcami. Nikomu to nie przeszkadza i giną tam młodzi ludzie. U nas w Polsce jest spokój, ale ile tego spokoju? Ja już doświadczyłem, jak mnie na krakowskim przedmieściu sklął jeden Ukrainiec. Doświadczyłem. Nazwał mnie, nie będę przeklinał, ruską blacą. Niech każdy sobie przetłumaczy. Bo jemu nie pasuje. A co mu pasuje? A pasuje mu, żebyśmy mu cały czas socjal dawali, pieścili, na studiach kształcili młodych. Bo oni przejmą to wszystko, tak? A ilu jest Ukraińców, którzy w latach 70., 80., wypełniając kwestionariusze na dowód osobisty, nie napisali w dowodzie kwestionariusze, że są pochodzenia ukraińskiego. Napisali polskie. Nie dojdziemy, bo to są ci z akcji Wisła. Wychowani w Polsce, odkarmieni w Polsce, nauczeni na polskich uczelniach i szkołach. Nie rozpoznasz. I wszystko by dalej było dobrze, bo to są biali ludzie, chrześcijanie. Znakiem krzyża w prawą stronę się żegnają. Tylko, że ten Bandera, ludzie, ja specjalnie jestem tak emocjonalny dzisiaj, bo sobie zanim tu przyszedłem, to poczytałem sobie wydawnictwo o rzezi wołyńskiej i małopolskiej. I jestem nakręcony. I radzę wam to też, bo Polacy, my jesteśmy spolegliwi jak kasza manna. Szybko zapominamy. Poczytajcie sobie. Poczytajcie sobie o bestialstwie. Poczytajcie sobie. Ktoś powie, to było kiedyś, guzik, prawda, to było wczoraj i to się może zdarzyć również, bo spalono żywcem ludzi w Odesie. Spalono? Spalono. Co wam trzeba? Co wam trzeba? W naszym interesie jest, żeby ludzie w Donbasie bronili się jak lwy, żeby im się chciało, żeby wiązali przeciwnika. Bo może rzeczywiście będzie taki moment, że ci normalni Ukraińcy, którzy tacy są, którzy są zastraszeni, siedzą cicho, powiedzą: dosyć, basta, wara! I pogonią Banderę won. Może tak być, może tak być. Ja na to liczę. Liczę na to, że normalność zwycięży. Oczywiście.
są młyny wojenne kręcone, żeby nas antagonizować i nakręcać na tę wojnę. Są interesy oligarchów, które są ważniejsze od interesów narodów. Jeżeli będziemy się przyglądać, to ta wojna przypełznie do nas szybciej niż myślimy. A raz prawda zginie pierwsza po pierwszym strzale. Tak to jest z wojną. To właściwie tyle, co miałem do powiedzenia. Polacy, ceńcie sobie to, że jesteśmy u siebie, że nie mamy mniejszości narodowych, że myślimy podobnie, mamy podobny system wartości. Ceńcie to sobie. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to popatrzcie na Francję, co tam się dzieje. Francja płaci za swoją głupotę. Nas to na razie omija. Ale niebezpieczeństwo jest duże. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!